I proszę Państwa, tą sprawę zostawiłem na koniec, ponieważ dzisiaj odbyło się spotkanie. Dzisiaj to było? Tak. Na osi Komisji Ulice Nowe odbyło się spotkanie. Wczoraj było spotkanie na osi Komisji Ulice Nowe w sprawie. A, to była reorganizacja ruchu. Mieszkańcy po prostu chcą uporządkować ruch na swoim osiedlu. I spotkali się przedstawiciele policji, straży miejskiej, z IKIT-u, inżynierii. I druga, od razu połączona z tą komisją, znaczy wizja w terenie, to było na wniosek mieszkańców możliwość nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Okulickiego z tytułu stworzenia ekranu akustycznego, ponieważ no mamy tam mały problem, proszę Państwa. No niby ta ulica ma się rozbudowywać. I teraz, nasadzać, czy wolno nasadzać i w jakich miejscach, to mają nam do 15 grudnia przedstawić pracownicy zieleni. Następnym takim elementem było, większość z nas może nawet nie zdaje sobie sprawy, opieram się na stwierdzeniach pana Pawłowskiego, który twierdzi, że droga do Ofortu, nie mówię o tej kontrowersyjnej rzeczy, o której zaraz będziemy dużo rozmawiać, ona ciągnie się historyczna droga właśnie przez ten teren, który jest tak obrzydliwie zaniedbany. I pan wniosek, ja powiedziałem, że dzielnica na pewno nie ma pieniędzy na to, żeby otworzyć trak, ale jeżeli zieleńce nam wskażą możliwość, że jest to faktycznie teren nasz, ponieważ na nasze zapytanie odpowiedziano nam, że tam się toczą procesy uwłaszczenia i nie wolno tam żadnych rzeczy robić, dlatego nawet nie jest skoszone, to jeżeli by to był gminny teren, żeby wyciąć im pas, po prostu dbać o tą zieleń. Oni nawet nie mają tam naprawdę, proszę Państwa, chodziliśmy przez chwilę, zaczepiali nas mieszkańcy, oni nawet nie mają gdzie wyjść tam. Mimo iż jest to enklawa domków jednorodzinnych, zupełnie nie ma miejsca na poruszanie. Więc zobaczymy, jakie pisma nam zostaną, jak nam opowiedzą. Natomiast co do ruchu, przedstawiono jest kilka koncepcji. My zobligowaliśmy się, że te koncepcje przedstawimy wam radnym. Znaczy, może do pani Kasia zaraz nam powie. Następnym elementem będzie to przesłanie z IKIT-owi. Z IKIT od strony formalnej wskaże, które rozwiązanie może być bardzo istotne. I proszę Państwa, nie widzę możliwości, żebyśmy coś zrobili na własną. Po wskazanych możliwościach organizujemy po prostu spotkanie z mieszkańcami i przedstawimy im możliwość rozwiązania ruchu, tak żeby oni mogli się też wypowiedzieć. Myśmy nie wyraźnie wszystko skonstruowali, że jedni są za, inni są przeciw, bo no, trzeba się jakiś koncept. Pani Kasiu, daj. Ja tak króciutko. Chciałam powiedzieć, że pan Pawłowski tutaj przedstawił, ja to doradzę do pani Agnieszki, 5 propozycji. Jest to na takich mapkach zrobionych. One niby z daleka są bardzo podobne wszystkie, ale on tu sobie pozaznaczał dokładnie strzałkami prowadzenie ruchu jednokierunkowego, zwłaszcza na ulicy Generała, znaczy Sapiehy, Kardynała, ulicy Dmowskiego i ulicy Korfantego Wojciecha, łącznie z wpadającą ulicą, kawałkiem ulicy do portu. To są jego koncepcje, z tym, że pan inspektor, bardzo przychylnie do tego nastawiony, pan inspektor Antoni Nowak z ZIKIT-u czeka na te koncepcje. Myślę, że on, człowiek w tym kierunku mocny, do tego się przyłoży. Może z tych koncepcji 5 pana Pawłowskiego weźmie jeszcze jakąś swoją własną, no zgodną z przepisami ruchu drogowego i zgodnie z obowiązującymi jakimiś tam normami wprowadzi. I mam nadzieję, że po tych konsultacjach społecznych tam będzie ruch wprowadzony jednokierunkowy, ze względu na to, że to są bardzo, słuchajcie Państwo, wąskie uliczki. Wąskie od domów jednorodzinnych poprzez bloki, tam jest Szyjowice 6, 8, 5 i 9, nie, dwa wieżowce. I jest coś takiego, że w momencie, akurat na tym moim okręgu brakuje miejsc parkingowych i w większości samochody parkują wzdłuż chodników i parkują tak, że 3/4 auta stoi na ulicy, 1/4 czy 1/3 samochodu na chodniku. No i wtedy są to uliczki tak wąskie, a jeszcze zawężone za parkujące samochody. I uwierzcie mi Państwo, że teraz jest tam ruch na niektórych ulicach dwukierunkowych i jak jadą z naprzeciwka dwa samochody, no to tak, to komu ma ustąpić pierwszeństwa? Bardzo było wczoraj dokładnie tutaj z panem przewodniczącym, chodziliśmy po terenie, widziałem tych wszystkich przedstawicieli służb. Mam nadzieję, że to się ruszy do przodu, chociaż uprzedziliśmy pana Pawłowskiego, że może też być tak, że po konsultacjach społecznych
bo nigdy nikomu nie dogodzi. Zawsze będzie tyle przeciwników, ile za koncepcją, ile osób, które chciałyby wprowadzenie ruchu. Bo każdy będzie miał swoje po prostu jakieś zdanie. Że może być tak, że nic nie ulegnie tam zmianie, ponieważ konsultacje społeczne i opinie mieszkańców będą takie, zostawić wszystko po prostu po staremu. Ale można kroczek jakiś zrobić do przodu.